Elo, elo wszystkim. Dobra, wszyscy zaczęli się teraz zbierać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj się sobie chyba troszkę postreamujemy. Mam dzisiaj troszeczkę czasu, to stwierdziłem sobie, a odpalę sobie streama, czemu nie. Więc wszystkim elo, elo, ziomaczki. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim streamku. Niech się troszeczkę osób zbierze. No i dzisiaj chyba znowu pociśniemy sobie co takiego farmę. Niech napiszcie, jak od razu piszcie, czy dostaliście powiadomienie, czy coś. Pewnie nie. Znając życie, nie wiem jak to działa z tymi powiadomieniami, ale z tego co się orientuję, to chyba część moich widzów i takich nie dostaje tych powiadomień. Chyba coś takiego. No, niemniej miło, że jesteście i dzisiaj sobie zagramy oczywiście w naszą ulubioną grę, którą przeważnie gram ostatnio na streamach, dlatego że cały czas po prostu chcę rozwinąć farmę do poziomu po prostu ultra. Dlatego dzisiaj nadal zagram sobie jeszcze Farm Together, aczkolwiek chcę wam od razu mówić z powiadomień, nie z powiadomień. Było powiadomienie. O, czy niektórzy dostali powiadomienie? Generalnie tak, dzisiaj sobie znowu zagramy w... O, czemu nie ma kamerki? Halo? Co to się odjebało? Czemu kamerki nie ma? Kamerka się włączyła, zaczekajcie chwilę. Halo, kampanii kamerko. Gdzie jesteś? Co to się porobiło? Czemu kamerki nie ma? Ej, co się stało z kamerką? Zaczekajcie, mam problem z kamerką. Uciekła mi kamerka. Tu. Pani kamerka, co tu się dzieje? Poczekajcie, może coś tu zrobimy z tym. O, jest kamerka, dobra, naprawiłem to. Nie wiem, coś się stało z kamerką, na chwilę zniknęła. Nie to chciałem. Ale już jest kamerka, więc jest elegancko. Dobra, zmniejszmy ją tylko troszeczkę, bo jest za duża. Dobra, jest. No tak, są odcinki z Dobrodziejem, ale tam jakieś prawa autorskie w ogóle się odezwały. Muszę tam powycinać po prostu te fragmenty, gdzie jest taka muzyka niefajna. To może jakoś dzisiaj, może wytnę, jak będzie mi się chciało, a jak nie, to jakoś na niedługo na pewno. Może jutro nawet się pojawi farma z Dobrodziejem, bo tam wrzuciłem taki fajny odcinek z Dobrodziejem, jak sobie normalnie świecie z nim, kurde. Jak on zwiedzał moją farmę, typiarze, normalnie świecie zwiedza moją farmę. Co nie, patrzył. W ogóle teraz wykonam dużo ustawienia tylko żniwa. Na razie tylko żniwa dla nowych gości. Generalnie uwaga, teraz takie pytanie zasadnicze. Kto oglądał najnowszy SkiBD? Kto oglądał SkiBD? Przyznać się. No. Kto oglądał SkiBD? Nasze eleganckie SkiBD. Kto oglądał? Przyznać się. Widzieliście w ogóle SkiBD? Dobra. Dużo osób oglądało, widzę. No elo, AB. Dużo osób oglądało. Dobra, a teraz pytanie zasadnicze. A kto nie oglądał? No przyznać się, kto nie oglądał Skibidu? Kto jeszcze nie widział? O co? Nie wie o co chodzi nawet. Ale nie... Niech te osoby, które nie wiedzą, napiszą... Ja nie wiem. O co chodzi? Jak nie... No bo chyba zanim zaczniemy dzisiejszy streamek, to chyba będę musiał zmuszony wam pokazać po prostu... No jeden filmik, no który po prostu widzę, że no nie może się obejść, jak wam tego nie pokażę. To zaczekajcie chwilkę, dobra? No ale chyba będę musiał wam pokazać po prostu Diabeł na swoim kanale, bo to kręciliśmy akurat na kanał Diabeł, wrzucił mega fajny film ze Skibidu. Dlaczego na chwilę, jak to wyłączyć, poczekajcie. Muzyka jest z gry chyba cały czas, co nie? Ale nie chcę, żeby chwilowo była muzyka z gry. Poczekajcie chwilę. Dobra, pokażę wam po prostu. Poczekajcie chwilę. Przechwytywanie ekranu. Dobra, wchodzimy na kanał Diabeła. O, tutaj film z 5 zł wrzucił już na super czacie. Dziękuję ci, Films. Loki tutaj 7, jest... siemano 6 zł. O, jest i Loki 7, siemanko Loki 7. I tutaj jest coś takiego bardzo ważne. Jest Skibidi Challenge. Zobaczcie na to, jest to mega fajny film. I teraz wam go puszczę. Słyszycie dźwięki z gry jeszcze? Kto słyszy? Ja słyszę dźwięki z gry, poczekajcie chwilę. Jakoś muszę to chyba wyciszyć wszystko. No dobra, nie będzie już żadnych dźwięków z gry, bo wyciszyłem wszystko. Dobra, to teraz Skibidi, ja oglądałem. Niektórzy oglądali, nie wszyscy nie, dlatego na początku dzisiejszego odcinku jeszcze wam puszczę. Skibidi to jest taki, wiecie, to jest taki utwór, a to jest taki challenge, który bardzo... Ja bym chciał zrobić, ale stwierdziłem, że to jest fajny pomysł, a wiecie, ja lubię takie pomysły, więc to nagraliśmy. Ten film jest na kanale Diabeła. Zachęcam oczywiście tam do lajkowania, wchodzenia. I start!
Tak. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. To właśnie był Skibidi Challenge, który ostatnio nagrywaliśmy z Diabełem. Można go znaleźć na kanale Diabełu, więc wszyscy, co jeszcze nie skomentowali, to prosiłbym tu wejść, jakoś ładnie skomentować, dać tego łapeczkę, bo fajne jest po prostu. A teraz elegancko, po tym bardzo fajnym początku, wracamy do gry. Mam nadzieję, że się podobał. No, wracamy do gry, włączymy dźwięk, bo na czas tego wyłączyłem. No i teraz myślę, że możemy zaczynać naszą przygodę. Mamy już pierwszą, już mamy Dabolgę, czyli pierwszą osobę na naszym serwerku. I dzisiaj znowu zrobimy wielkie zbiory. Podobało wam się, w ogóle podobał wam się Skibidi Challenge? Myślę, że był fajny, co nie? Myślę, że był mega fajny. Mega, no, no ja też tak myślę, że było zajebiście. A zobaczcie teraz, dobra, Dabolga, to rób już lepiej zbiory, bo się zaczęło. Ojeju, ojeju, a wiecie co ja tu mam? Zaraz zobacz, pokażę wam coś, co tu się robi. No, bo tutaj generalnie tak, jak się zbierze jajka, to teraz można zamiast je opierniczać w sklepie, to idzie się tutaj do kuchni. W ogóle to jest moja sałatka zrobiona tak swoją drogą. Ej, proszę, proszę państwa. Kurde, ja nie chciałem tego teraz robić, chciałem coś innego zrobić. Dobra, nie było tematu, mój gość robi jakąś sałatkę. Nieważne, ale teraz jak się różne składniki zbierze, to teraz zamiast... te składniki, jakbyśmy to tradycyjnie zrobili, opierniczyli w sklepiku, można po prostu nieźle opierniczyć na bazarku. W sensie nie na bazarku, tylko zrobić z tego dobrą potrawkę. No, a gdzie Pauliś? Pauliś akurat nie ma, jest u koleżanki. Może jeszcze dzisiaj wróci, to może się jeszcze z wami przywita dzisiaj. No. Niewykluczone, że tak będzie, że Pauliś przyjedzie, się z wami elegancko przywita. Dobra, my tymczasem nazbierajmy trochę pieniędzy. Bo jak to się mówi, pieniądze są do zebrania, to je zbierzemy. Dzisiaj generalnie mi się wydaje, że te wszystkie zadania, oprócz poru, to zrobimy. Bo czemu zrobimy te zadania? No bo... tak ostatnio sadziłem, żeby te wszystkie zadania móc zrobić, co nie? Kanie czubajkę, myślę, kaczka, duże skaczek, skalara też jest dużo poru. Poru jedynie może ewentualnie zrobimy. Natomiast cała reszta tutaj to jest jak najbardziej do zrobienia. Pirani też mnóstwo żeśmy tam ostatnio tam narzucali, więc to jest do zrobienia. Co nie? A gdzie Krzyś? No nie wiem gdzie jest Krzyś, co nie? No, jaki mam mikrofon? Mam tego, Rode'a. No, dobra, na razie jest etap zbiorów, więc tam pozwoliłem tym moim pomocnikom już iść zbierać to, co tam jest do zebrania. Bo tam jest do zebrania, jak zresztą wiecie, dużo jest do zebrania, co nie? Patrzcie ile jest do zebrania, co nie? My tu się przejdziemy po farmie na razie, jakbyśmy byli królami tego miejsca. Patrzcie na to, kurde ile tu rzeczy do zebrania. Ja jeszcze nic nie zrobiłem, już mam 200 tysięcy na koncie, co nie? Ja w dzisiejszym odcinku to chyba będę taki bogaty jak nigdy, naprawdę. Ja to będę tutaj milionerem chyba na tej farmie dzisiaj. Patrzcie na te drzewa tutaj, w ogóle zobaczcie jaka rozległa ma farmę. Powinniśmy, nie wiem, tak bardziej taktycznie to rozwijać, a my tak w poprzek poszliśmy. Ale to mniejsza o to. I tutaj jest właśnie kaczka, którą żeśmy inwestowali. Trzeba ją nakarmić porządnie i ona się dzięki temu zrobi tam w ciągu, no w ciągu 90 minut się zrobi. Tu mamy w ogóle rzadkie rzeczy, jakieś malina. Bardzo rzadkie malina to jest, co nie? To jest malina? Proszę, zobaczyć na to. Czerwona chyba, fioletowa kapusta, to też bardzo rzadkie. No, widzę, że tam AB się chyba pojawił na czacie, bo czat zwariował. Domek jest zrobiony już, jeśli ktoś jest. Patrz na to, ananas na ziemi. Widzieliście kiedyś ananas ziemny? Ja nie. To jest gra Farm Together, najlepsza gra. I mamy też Kaję, właśnie czubajkę, o której była mowa. To sobie pozbieramy.
Dodałem jakiegoś maila. A dobra, to wiem już co to za mail. Słyszałem hymn. No słyszałem hymn sióstr Godlewskich, co nie. No ja nie będę tego komentować nawet. Kamerkę w dół trochę weź. No dobra, macie rację, w sumie kamerka zasłania. Trochę dużo zasłania, więc dajmy w dół troszkę kamerkę. Zasłaniasz kamerką, już może być? Już nie zasłaniam. No tylko przez chwilę zasłaniałem. Będzie zapis? Wiecie co, w ogóle do zapisów ja sobie tak myślę, że kurde, bo ja tego nie będę wrzucać na kanał, bo uważam, że wrzucanie zapisów jest takie bardzo zaśmieca kanał, szczerze mówiąc. Ja myślę, że zrobimy inaczej, ja będę miał chyba osobny kanał, który po prostu nie będę jakoś bardzo rozbudowywał. On będzie taki stricte do zapisów, co nie? Żeby tam to sobie potem stało, żeby tam sobie to po prostu leżało i jak ktoś by chciał zajrzeć, to tam se zajrzy, co nie? Ale takich zapisów na kanał bezpośrednio chyba nie będę wrzucać, bo nie ma sensu, co nie? One są za długie, za bardzo będzie to moim zdaniem psuć taką ładną. Wiecie, tu ładnie to wszystko wygląda, ja będę tutaj o, piranie. Tego właśnie czułem. Dobra, ustawmy sobie dziennik. Osioł, pirania. O, proszę, to sobie ustawimy. Może to zrobimy właśnie w tej chwili, bo właśnie będę łowić piranie. I łowimy piranie i myk. Trochę piranie zostało wyłowionych i myk. Tylko tyle? Trzy piranie były wyłowione? Naprawdę to jest tak żenujące? Dobra. 1,30 m, witam ciebie, Bladeuszu. Jak tam Dzionek mija 5 zł? Ach, dziękuję ci chłop, 1,30 m. A bardzo dobrze Dzionek mija, jak widzisz, łowię sobie właśnie elegancko rybki. I stwierdzam, że te piranie to są po prostu niewdzięczne strasznie stworzenia. Bo to jest coś takiego jak, widzicie, szansa na połów 25%, to jest strasznie mała szansa na połów. Czyli musimy zrobić po prostu więcej piranii, takie prawda jest. Więcej kurde piranii. Pełny magazyn owoców, kurde to źle. Dobra, macie tak. Macie uprawnienia w takim razie. Ustawienia farmy. Sianie. Dobra. Dobra, są już uprawnienia. Więc mam nadzieję, że sprzedadzą ten pełny koszyk owoców, bo to moje cenne kryształki są, kurde, no come on. Ojeju, masakra. Tak to jest, widzicie, na chwilę mnie nie ma już. Pełny magazyn tego i nikt tego nie sprzedaje, co nie? Nie, to się nie opłaca w tej chwili. O, właśnie, sprzedawajcie owoce. Dobra, bardzo dobrze, proszę mi to sprzedawać, bo to nie może tak być. Musimy więcej zrobić. Ja tak sobie myślę teraz, że jeszcze więcej zrobimy o tego straganu, co nie? Bo on jest nam potrzebny aktualnie, co nie? Mi się wydaje, że trochę tego narobimy. Tak wiecie, roboczo. Bo te owoce po prostu, no fajnie jakby schodziły, co nie? Dobra. Trzeba to pierniczać, co nie? Dobra, mam nadzieję, że ludzie będą pierniczać, żebym miał po prostu więcej kryształków. Dobra, co tam mamy? Co sądzisz o mnie więcej? No sądzę, że to bardzo fajny program generalnie. No, prowadzony przez moich kolegów, Mandzia i Ignacego, z którymi kiedyś, jak pamiętacie, nagrywałem sobie elegancko Garys Moda. Co nie, więc stwierdzam, że no fajnie, że im to wyszło po prostu, co nie? Że po prostu wpadli na fajny pomysł. Ten pomysł się udał, to zaskoczyło. No i co tu dużo mówić? Ja tylko, no nic, tylko im pogratulować, co nie? Żeby po prostu odnieśli taki sukces. No, nic tylko pogratulować. Sanitariusz coś tam do mnie pisze, ja mówię mu: sanitariuszu, ja tutaj gram w grę moją, gdzie po prostu muszę zajmować się moją farmą, więc sanitariuszu, nie dzisiaj, nie teraz, co nie, ja tu farmą się muszę zająć. Idziemy do domku zobaczyć, czy tam danie główne zostało zrobione, bo to się robi przez jakiś czas, jeszcze jedną minutę się zrobi pyszne jedzonko. No okej, niech tak będzie. Szymon 6225, co kolejny kanał do kolekcji 11 zł. Szymon 6225, ty jak pewnie wiesz, ja to tak hobbystycznie uwielbiam robić nowe kanały, co nie?
I po prostu nowe kanały to jest moje życie, co nie? Ja jak po prostu dowiaduję się, że mogę jakiś nowy kanał założyć, na przykład nowy kanał z czegoś, to sobie mówię, nie no, bladi, nie gadaj głupo, tylko twórz ten nowy kanał, bo... Kasik z kibidu Helenge to dobry być Helenge. Elo elo 5 zł. Też tak uważam, że Skibidi to być bardzo dobry Helenge. Naprawdę mega wręcz Helenge to być. No, tak dziękuję ci Kazik oczywiście za bardzo fajnego donajcika. Dobra, rozłóżmy tu więcej piranii. No, zobaczmy. Mamy za sobą dwóch ludzi, którzy będą nam pomagać dzisiaj rozwijać tą farmę. Bardzo miło, że wbiliście. Wiecie co robić. Zasady są proste, co nie? Macie po prostu tutaj... No wiecie co robić. Macie po prostu, kurde... Dbać o tą farmę. Co nie? Rozwijać ją. Najlepiej jak tylko możecie. Takie są zasady. Gamy Gamer, skoro zrobiłeś powrót do Paidaya, to czy nagrasz wersję VR? Powinna być na Steamie w sekcji beta. Oczywiście pozdrawiam 5 zł. Oj, nie wiem czy nagram wersję VR, bo wersja VR to musiałbym ogarniać ten cały VR. No i nie wiem czy nagram, zobaczymy czy nagram. Dziękuję ci Gami Gamer w każdym razie za odcinka. Za donajcika, to znaczy. No czy nagram, jeszcze nie wiem. Pomyślimy o tym. Tak, dzisiaj natomiast co bym chciał zrobić? No generalnie dużo jest rzeczy, które chciałbym zrobić. O, por jest w ogóle do zasadzenia. Musimy zasadzić por, bo jest milion misji z porem związanych. Na przykład ta misja z porem. O ta misja z porem. Nie no, 40 porów musimy zasadzić. No to jest świetne miejsce, żeby to zrobić, co nie? Sadzimy tutaj por. Por jest związany z misją, więc musimy jak najszybciej postaramy się po prostu zrobić tą misję. Kiedy nagram raid Wojnę Światową? Nie wiem kiedy nagram. Na razie wróciłem do Paydaya, może jak skończę mój powrót do Paydaya, to wtedy nagram tego raida na przykład, co nie? Czy są jakiekolwiek modzi na tej sali? No ktoś tam AB się chyba odzywał, co nie? Will for you, tak mi się wydaje. No, zazwyczaj tyle dałem tych ostatnio moderacji, że kurde, aż dziwne, że nikogo nie ma. No. Bardzo niedobrze. Gdzie się podzieli wszyscy modzi? O, nieładnie tak znikać, kurde. Dobra, tyle poru tu już zasadziłem, to już starczy na kilka lat tego poru. On rośnie rzadko, dlatego go tak sobie myślę, a zasadzę go od cholery, co nie? A co tam, on rzadko w ciągu 45 minut rośnie, to w ogóle mega opcja. Dobra, to będziemy mieli w końcu dużo poru, level porów rośnie, czemu nie? Rzadko rośnie w końcu. O nie, sanitariuszu, ty to jesteś łobuzem. Ty to moda, sanitariusz już znowu prosi o moda, ja mówię mu, sanitariusz, ty to jesteś łobuz, co nie? No, ale modzi mi się wydaje, że to kwestia czasu, zanim modzi tu wbiją po prostu, co nie? Tak mi się wydaje. Zawsze było pełno ich, więc... No, o jest Will for you, mówi hello panie AB, czyli widzieć, że macie wszechpotężnego AB'ego, co nie? Dobry AB wbił na salę. No i bardzo dobrze. Dobra, no to mamy trochę ludzi. Ludzie, którzy są na serwecie, wiecie co robić. Gdzie co sadzić. No, więc krótko mówiąc, no nic, tylko brać się do roboty, po prostu sadzić. No, a ja tymczasem co zrobię? No, myślę sobie tak. Fajnie byłoby kolejną farmę odblokować z jednej strony. Tak sobie myślę, że fajnie byłoby pójść odblokować jedną farmę, bo ja mi się wydaje, że tu powinno być tak, że to generalnie... Nie to, debilu. O, proszę. Czyli krótko mówiąc... fajnie byłoby rozbudować, powiedzmy, rozbudować trochę. To nie, bo nie mam, mam pełny N. Dobra, ale trzeba trochę przestwórstwo tu zmienić, bo widzicie jaki jest problem, bo mam bardzo dużo tych soczków. Mam bardzo dużo tutaj dżemu, co nie? I musimy coś znaleźć sobie takiego, co spowoduje, że stragan z jajkami, że będzie można ten dżem opierniczyć. Co takiego będzie można, a za co to? To jest fajne, kup za zysk. Co nie? Można dużo ten. Ale co można z dżemem tutaj? Znajdźcie mi jakąś przetwórnię dżemu. O, jest, coś jest. Nie, to jest plus, to nie o to mi chodziło. Coś, gdzie można dżemu się pozbyć? Jest w ogóle tutaj coś takiego? Widzę, że chyba nie za bardzo. Dobra, widzę, że nie za bardzo jest tutaj cokolwiek, że dżemu można się pozbyć. Dobra, chodźmy do środku. O, proszę, tutaj coś jest.
No i co? A, to się jest taka potrawa, którą się robi przez jakiś czas, widzicie? Że to co jakiś czas trzeba dodawać po prostu składnik, czyli to nie jest taka prosta robota, to trzeba tutaj co regularnie chodzić. Dobra, nowe zlecenie dla tych ziomków, co ogarniają serwer. Bo widzicie, tu jest coś takiego, że trzeba zdobywać te tak zwane bilety, co nie, żeby sobie na przykład jakiś ładny stół kupić, co nie? Zwłaszcza to jest podobno najlepsze, bo na tym można ćwiczyć. Więc tutaj taka lekcja taka do ziomków, którzy są na serwerze, z domu go... co? W domu gotuj z dżemu, czyli można gotować w domu z dżemu. No fajnie, że można z domu gotować z dżemu, ale... A może kupić, a mogę kupić dwa na przykład te? Sprawdźmy to. O. No i proszę, i podobno można robić coś fajnego z dżemu. No chyba nie za bardzo, co nie? Kurde, no masakra, można tu, to z jajek. To jest też fajnie wygląda, 2,5, dużo biletów się od razu dostaje, to z grzybkami. Ryba, albo taki rybecja taka. Janusz Gaming Bloody to mój pierwszy donata i tak w ogóle to kto według ciebie najlepiej zatańczył w Skibidi Halangę 12 zł? Janusz Gaming, dziękuję ci za eleganckiego donicika. Najlepiej oczywiście ten, najlepiej oczywiście zatańczyła Paulisia, Paulinka, tak, tak. Dobra, tutaj ten, tutaj do ziomeczków, którzy będą, którzy są na serwerze. Ja tutaj robię kuchnia challenge i gotuję tu różne potrawy, więc trzeba to pilnować. No. Jakiś kurw pops wbił. Mam nadzieję, że nie będzie robić rozpierniczu. Zaraz zobaczymy, co on tu kurde robi. No, ma być tu grzecznie przede wszystkim. No, grzecznie, trzymamy się zasad. Jeśli wszyscy będą grzeczni, to nikt ten. No, jeśli wszyscy będą grzeczni, to się będziemy denerwować, tak? Ma być tu grzecznie, tak jak mówię. No, trzymamy się, po prostu musi być jakiś porządek. Musi być i koniec. Szakil Leoneal, czy będziesz kiedyś w lekko nie będzie lub mniej więcej 5 zł? Wiecie, no ja niczego nie wykluczam, bardzo możliwe, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że do mnie powie Mandzio, tam czy Ignacy, czy Kimper na przykład powiedzą do mnie: ej Bloody, ziomeczku. I w każdym razie dziękuję ci za necika. Ziomeczku, Bloody, dawaj tutaj do nas. Do mniej więcej. Mamy taki fajny program. Jest taki całkiem śmieszny. Weź tutaj dawaj do nas. My tu chcemy z tobą filmiki nagrać, co nie? Może tak kiedyś będzie, nie wiadomo. No jednak tak, wracając jeszcze do tego biznesu. Tu w ogóle, kurde, wszystko jest za te rąbane questy, co jest konia, to kurde. Baskot Bloody NWM, czy lubisz jak się ciebie pyta, ale czy wrócisz do Towerunite, jakbyś mógł odpowiedzieć, to tak dokładniej 5 zł. Dziękuję ci Baskot za donatika. Myślę, że za Towerunite jak najbardziej wrócimy, tylko po prostu zrobimy to w swoim czasie, co nie? Teraz głównie z farma robię na przykład te Steamy, a Towerunite to też jest taka gra, z której raczej się robi, raczej się robi właśnie takie... Takie co takie? 1 milion hajsu mam w ogóle, ale hajsik duży, gruby. No, generalnie Tower Unite to też jest raczej taka gra, z której się robi po prostu... no takie fajne te... Co, brakuje mi określenia, streamy, no. To też jest gra raczej taka pod streamy, co nie? No i dlatego myślę, że jak najbardziej. Wszystko zrobimy w swoim czasie. Dobra, teraz tak, czy wszyscy tutaj zajmują się sadzeniem? To tak, zobaczmy jak wam idzie, co nie? Pierwsze co widzimy na samym początku to to, że bawełna jest nieposadzona. Proszę zasadzić bawełnę. Piękny aloes. Aloes też nie zasadzony. Widzę, że muszę wziąć sprawy w ręce swoje. Ktoś tam sadzi daleko, to dobrze, że ktoś tam sadzi. No, mamy ten milion. To po prostu zrobimy co mamy zrobić, czyli zasadzimy co mamy zasadzić. Albo nie, to nie ja powinienem robić, to wy powinniście robić. Sadzić to co ma być tu zasadzone. Ja idę tymczasem rozwijać moją potężną farmę. Ja idę inwestować, kurczę, w rzeczy, które trzeba inwestować, to znaczy w drzewa na przykład. To, tu widzą, że dzielnie drzewa są zbierane, bardzo mnie to cieszy, zbierajcie tutaj drzewa. O, tutaj też kaje będzie trzeba zaraz zasadzić. O, i są kaczki, czyli wykonamy jedno zadanie. O, jest też Skurcz, moderator wyszedł, przyszedł, miło mi Skurcz.
O proszę, było takie zadanie związane z kaczką. Proszę zobaczyć, zaraz je wykonamy. O, masakra będzie. No siema, ktoś napisał, no siema. Jest takie stoisko z dżemem, tam je sprzedajesz. Stoisko z dżemem. Gdzie jest to stoisko z dżemem? Nie mogłem znaleźć. Dobra, ale zrobiliśmy zadanie, ale mamy teraz dużo pieniędzy. Dobra, szukamy stoiska z dżemem, co nie? Karmik dla zwierząt, to jest w ogóle fajne. Dla zwierząt? Punkt zainteresowania też jest fajny. Szukamy teraz ten. Kupamy teraz stoisko z dżemem, bo ja tak jak patrzyłem. O! Za 100 doła zwiększa pojemność magazynu, jak nie wiedziałem. Piekarnia. Gdzie jest? Gdzie jest stoisko z dżemem? Ja się pytam. Widzicie tu jakieś stoisko z dżemem? Nie, żebym był niemiły czy coś, ale ja nie widzę żadnego stoiska z dżemem. Chyba, że tutaj już, na tych wyższych tych są. Bo to jest na przykład co to? Pomocna dłoń. Pracuje w zasięgu pól uprawnym. Wow, wow, ale to jest dobre. Ale to jest ten, ale to jest mega. Wow, masz pomocnika, który po prostu za ciebie haruje, ale beka. Łapiesz, kupujesz sobie pomocna dłoń i jesteś haruje za ciebie. Ale potężny rzecz, ja cię kręcę. Jeszcze jest potężna stacja benzynową. Musimy uzbierać na potężną stację benzynową. Lombard mamy już, stoisko z miodem. To jakbyśmy miód opierniczali. Jest! Znalazłem stoisko z dżemem. Dobra, mamy to. Kup za. O kurde, jakie drogie. Zysk, ale zajebisty zysk jest. Dobra, musimy to mieć w takim razie. Musimy mieć stoisko z dżemem. Musimy jeszcze jakąś misję wykonać. Dobra, zrobiliśmy to. Wiemy, że jak się robi stoisko. Dobra, mamy to. No. W takim razie potrzebujemy jeszcze jedno zadanie zrobić. Co dzisiaj zrobimy? Osioł andulazyjski. To chyba zrobimy niedługo, bo tam widzę, że dwa osioły brakuje nam. Mamy jakieś nowe zadanie. Pirania to zrobimy. Por się robi, skalar się robi i świnia Landryns. O Boże, musimy zrobić dużą świniarnię jakąś, wychodzi na to, co nie? Ja bym z chęcią zrobił jakąś na jak dużą świniarnię być może. Ej, kwiatki są do pierdzielenia, opierdzielicie kwiatki. Poproszę mi opierdzielić kwiatki. Czemu nikt nie opierdziela kwiatki? Muszę stadoły porobić. Bo kurde, to się tak śmieszy, to się robi aż smutne. Co nie? Zróbmy tu taką taktyczną stodołę. Żeby po prostu zwiększyć zwiększyć miejsce. Chcę tu dobrą stronę obrócić i nie wychodzi mi. O, teraz jest dobrą stronę obrócony. O. No, taktyczna stodoła. Zwiększa miejsce. I taktyczna stodoła 2 też zwiększa miejsce, tak? Tak, zwiększyło, ale kwiatki nie są nieopierniczone i tak. Więc tutaj macie, tutaj macie całą warzywkę do pierniczenia. I musimy jeszcze jakąś misję wykonać. Tutaj te osły muszą po prostu dorosnąć, co nie? Przy okazji ktoś był w kuchni. Dobra, opierniczmy te kwiatki. O, tutaj te osły muszą po prostu dojść do siebie. To jest jakieś kwestia, ilu to minut było napisane? Trzeba ich nakarmić, dobra. Pół tego. Będzie pół godziny i będzie robota. Dobra. No, dobra i będzie. Teraz świnia Landryns. Trzeba zrobić mega dużo świniów. Świnia Landryns. To jest ta najbardziej podstawowa świniak. Ten najbardziej podstawowy, no. No generalnie trzeba zrobić te świńskie zagrody chyba większe po prostu, co nie? Żeby te zadania po prostu szły sprawniej. A zobaczcie tutaj, myk! O, jak pięknie do zebrania. W pięknym stylu. Co nie? Mamy jeden bilecik, fajnie. I mi się wydaje, że tutaj zrobimy więcej tych piekarników, co nie? To będzie taka kuchnia. A, zbyt wiele. Ojeju, to można tylko dwa. Dobra, tutaj już zacznijmy robić coś fajnego. Może z jajek, co nie? Bo to jest takie podstawowe. A może coś jeszcze fajniejszego? Co będę się ograniczać? O, na przykład to z grzybów, co nie? Zupa grzybowa. Robimy zupę grzybową, heja. Więc ktokolwiek tutaj jest, pół godziny się robi. No dobra, długa to ciężka potrawa, ale wiecie. Siema Pawełku, napisała Pauliś. Cześć Pauliś, miło mi cię widzieć, Pauliś. Co nie? Widzisz, ciebie nie ma w domu. To ja sobie pomyślałem, że mi strasznie smutno. No to chociaż sobie taki smutny live'ika poprowadzę, Pauliś. No, no, bo smutno tutaj, biedny sobie siedzę w domku. Paulinki nie ma i sobie tak pomyślałem, ojej, jak ja jestem biedny. Ojeju, nie ma, nie ma nikogo w domku, jestem taki biedniutki w domku. No, tak sobie pomyślałem, no i do tego sobie machnąłem live'ika, no, chociaż tym się zajmę. Musimy więcej świniów zrobić, musimy zrobić jakąś
Specjalną świńską zagrodę. Specjalna ultra świńska zagroda musimy mieć. Musi być świńska zagroda do potęgi. Musi być największa świńska zagroda, zrobimy teraz dzisiaj. No, gdzie jest Pauliś? No gdzie jest Pauliś? No nie ma Pauliś tutaj ze mną przede wszystkim. To jest najgorsze. Dobra, kryształków tyle potrzeba, że cholera jasna. Skąd ja tyle te... Tu w ogóle jest do zebrania jeszcze. Nikt tego nie zebrał. Proszę to zebrać. Dziękuję za uwagę. Dobra, to robimy świńską zagrodę tutaj. Dobrodziejskie kanie czubajki sadzę. No zależy gdzie sadzisz. Patrol, tu sadzisz. Bardzo dobrze. Tak się robi. A tutaj chyba zrobimy świnie. Co wy na to? Świnia Landrun, żeby zrobić ten skomplikowany. Chociaż czy gra jest warta świeczki? Po prostu powiększmy. Nie wiem. Powiększmy po prostu. Jakby. Brakuje mi funduszy, żeby kurde powiększyć moje pole. Mam za małe pole i sami rozumiecie, jakie to jest problematyczne, że jest takie za małe pole i nie mogę jakby się rozszerzyć troszeczkę i nie mam już miejsca, gdzie to wszystko robić. No to jest dramatyczne po prostu. Dobra, to zróbmy po prostu większą zagrodę dla świniów. Tak? Nie, no tyle wyspaczcie, jakie kochane świnki. Dobra. Ile jest naszych landransów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście. 12 świniów. Kurde, ja muszę pole odblokować, a potem dopiero się martwić takimi rzeczami. Tylko co zrobić? Wiem, co zrobić. Drzewo. O kurde, co to za roślina jest? Zobaczcie. Bardzo szybko rośnie. 2 godziny i 30 minut już będzie. Muchołówka. Kurde, wygląda legendarnie, co nie? W ogóle kwiatki mam mało odblokowanych. Krypto mam większość odblokowanych. Zwierząt mam w sumie też dużo. Ale znowu zobaczcie nowe drzewka. Ojeju, kiedy ja to wszystko zrobię? O, Skurcz napisał. AB, kiedy Roblox? Piszą czaty. No to skoro Skurcz tak powiedział, no to chyba nie mam wyboru, co nie? Wszyscy piszemy AB, kiedy Roblox, no. No, sam Skurcz tak rzekł. No, Skurcz skoro rzecze, no to chyba nie może mówić, kłamać, co nie? Więc wszyscy teraz czat pisze AB, kiedy Roblox? Dobra, tu widzę, że moi ludzie po prostu odwalają świetny kawał roboty. Niestety, kurde, uzbierałbym tyle kryształków, żeby kurde... No wiecie, żeby kurde dostać się na całą farmę. 1600 potrzebuję, co nie? I kurde, i robimy to wtedy. W Lombardzie... O, mam dużo tych samorobków. Za 100... Nie, słabo to, to jest chyba dobra cena. Za te samorobki. Zboża mamy pełny skład. Kurde, masakra. Dużo mamy zboża, nie mam teraz co z tym zbożem robić. Dobra, idziemy do domku. Tu jakoś nie potrzeba zboża przypadkiem? A nie, bo to się tak długo robi. No, ładnie tam zaspomowaliście. Dobra, Brady, zajmij się czymś sensownym. Dobra. Nie chcę po prostu wydawać za bardzo rzeczy na ozdobę farmy, póki nie odblokujemy po prostu większej jej części. Więc przydałoby się po prostu inwestycja. Dobra, to lecimy dalej, inwestujemy w tą farmę. Musimy to rozszerzać po prostu, bo kurde, to tak nie będzie. Na przykład to trzeba połączyć, bo to tak nie może tak być, że to nie jest połączone w ogóle. Co to jest? Węgorz? No to weź, zwiększmy tego węgorza. Właśnie, połączmy go z tą rybą, bo to też... Głupio wygląda, że kurde, tutaj jest rybka pływa. To jest niepołączone, aż po prostu smutno się robi człowiekowi. No, tam widzę, że świnie trenują, szparagi rosną. Dobra, idziemy w te najdalsze zakątki naszego świata. Tu jeszcze jest kilka rzeczy do obsadzenia. Tak, dokładnie. Jak widzicie tutaj. A wiecie, za co są jeszcze kryształki? Jest takie drzewo pieniężne. O, tu jest drzewo pieniężne. I tam jest zysk, 2 kryształki, co nie? Jeśli zaspamowalibyśmy... No właśnie, AB, Willy for you ma rację. Gdybyś nagrywał AB Robloxa, to byś zyskał naprawdę po prostu taką prestiż prawdziwego youtubera. Nie uważasz, że to jest ważne? Nie uważasz, że to jest ważne? Prestiż prawdziwego youtubera? Każdy szanujący się youtuber to robi. Tylko ty, nie ty. AB, po prostu, no, staczasz się. Staczasz się. Dobra, i my zasadzimy sobie tutaj drzewa kryształkowe, co nie? Dzięki tym drzewom
po prostu będziemy miliarderami, bo zasadzimy ich tak, patrzcie, 5 drzew zasadzimy, to mamy już 10 kryształków, więc jak zasadzimy ich 50, to będzie 100. To jest dużo? No. Można się kłócić, że nie. Ale jak to się mówi, kto bogatemu zabroni, co nie? Kto bogatemu zabroni stawiać drzewka kryształkowe, co 140 minut wypuszczają owoce? No właśnie, nikt nie będzie mi zabraniał. Tak więc tak zrobimy. Drzewka kryształkowe to są jeszcze inne oczywiście fajne rzeczy, które gdzieś, na które gdzieś powinienem znaleźć miejsce, ale nie ma miejsca po prostu. Dlatego tutaj robimy to. No, sadzimy drzewa po prostu. Jakie drzewa? Porobiłabyś piece, żeby zboże szybciej poszło. Podorabiałbyś piece. Dobra, zobaczmy piecu. A, piecu, handluj z tym. Handluj co? Dobra, możemy dorobić jeden piec. Dobra, jeden piec możemy zrobić, to zrobimy go tutaj gdzieś na odludziu, bo nie chcemy się po prostu go przynosić. Jak ktoś chce, to może, nie wiem, chyba możecie przenieść ten piec, co nie? Dobra, lecimy z tym zbożem. Proszę, macie piecu. A ja dorobię jeszcze drzew troszkę tych, tych złotych drzew po prostu, co nie? Dorabiamy te drzewka. Będę bogaty, jak te wszystkie drzewka wyrosną w ciągu co tu siać? Tak. Dobra, siejemy. Ta gra jest darmowa? Niestety nie jest darmowa ta gra. Ktoś zapytał się na czacie, to odpowiadam. Ta gra nie jest darmowa. Dobra, dorobiliśmy tak trochę tych złotych drzewek. To wiecie, dużo kryształków nie da, ale w sumie jakbym tego narobił od cholery, to by trochę dało. Tak, a tutaj właśnie tą kukurydzę tutaj sadzimy. Tutaj sadzimy kukurydzę. Doskonale. Tutaj właśnie zrobiliśmy sobie taką random zagrodę troszeczkę. Ni stąd, nie wiadomo czemu akurat tutaj. Potem jak będziemy kiedyś robić porządki, to przeniesiemy. Powiedzmy, że to jest chwilowe rozwiązanie. Tutaj możemy trochę drzewek znowu zasadzić, bo mamy dużo pieniędzy. I tak, kakaowca chyba nie mamy, bo to jest... Nie, to jest kakaowiec, tak? Ale to jest jakiś... to jest najdroższa rzecz, jaką teraz czat spam. AB okłamuje widzów. Napisał Skurcz. Czasami zaglądam akurat taki oliwka europejska. To jest oliwka. Granat właściwy. Po prostu. Tak, tutaj kakaowiec zasadziliśmy. O, kakaowiec? Kawowiec, ojeju! Ale byłby przypał. Dobra, kawowiec. To sadzimy tu kawowiec. Drogi. Ale... treściwy, tak? Coś takiego. Przydałoby się takie całosezonowe, co nie? To całosezonowe to są tylko podstawowe. Dobra, zresztą. Kawowiec. Sadzimy tutaj kawowiec. Niech będzie. Droga inwestycja, ale jestem milionerem, więc mogę. No i my kawowiec sadzimy. Zresztą będzie duży zysk kawowca, tak? Będzie dużo expa z kawowca. No i będzie duży zysk, więc nie to, gamonku. Co tam piszecie? A, co tutaj? Tutaj wiecie co? To zostawcie, bo to jest takie pole do robienia akurat osiągnięć, akurat, wiecie? To na razie nie róbcie nic z tym polem, po prostu. Bo to jest takie pole, wiecie, które sobie jest po prostu, bo tutaj sadzę po prostu rzeczy, które akurat są pod questa, co nie? Czy wszystko zostało obsadzone już w tym sezonie? Tutaj pytanie do ludzi na serwerze. No, czy wszystko zostało tu już obsadzone? Powiedzcie mi, ludzie. Co tam, widzę, że jakieś kłótnie są na czacie, to tak. Tak, po twoją osobę oglądając po wejściu w historię oglądania, mają dostęp do zapisu. Powiedziałam legendę, podobnie jak modne piszą Mongo. No... napiszą, jakaś widzę, że ciekawa kłótnia jest to a propos Monga. No nie a propos Monga, tylko a propos Ebiego. Czyżby znowu wyzwali Ebiego na odcinku? Tak jak ich wszystkich uczyłem? Chyba, patrzcie jakie to jest potężne, co roku można to zbierać. No, to jest całosezonowiec. No, to jest całosezonowiec. Jak już będę miał całą farmę odblokowaną, to wtedy już będzie na całym po prostu, w całym po prostu wszechświecie. Jak będą już wszystkie pola odblokowane, to zrobię to sezonami, co nie? Żeby to elegancko można było robić.
Żeby sezonami te pole obsieje. Będzie kurde porządek, kiedyś tu będzie pięknie jeszcze. Bo teraz to fakt, może i jest trochę burdel, ale taki wiecie, baladuszowy burdel w sumie, więc taki w porządku. Dobra. Ej, tutaj jeszcze widzę miejsce na jeden rodzaj drzewa. To może to, papaja, niech będzie papaja. Dobra. A Dobro nie gra z tobą na live? O nie, najgorzej. A Dobro dzisiaj teraz prowadzi live'a? I z czego prowadzi live'a? Z czego Dobrodziej prowadzi live'a? Powiedzcie mi, co on tam takiego ciekawego robi? O, widzę, że dużo osób się mnie wokół kręci. Ej, idźcie posprzedawać może troszkę te owoce, znaczy te warzywa, bo zobaczcie, że warzyw trochę przybyło. Ludzie, którzy tutaj się bawią w jakąś kółko. Tutaj widzę, że jakiś coś tam oddział specjalny się dzieje. Zobaczmy, czy wszystko jest pod kontrolą w ogóle. To tak, dynie widzę, że nie zasadzone są. A pomidor beefstick jest zasadzony? Widzę, że chyba obsadzony. Tam widzę z daleko, że chyba obsadzony beefstick jest. Idę na wszelki sprawdzić. Kontrola jakości bladousza. Idziemy sprawdzić, czy beefstick jest obsadzony. No macie farta. Ej, beefstick jest niezebrany. No kurde, gałgany. Co to ma być? Do roboty. Co to ma być w ogóle? Ja pierniczę. Ludzie, tutaj tyle zrobione. Ej, w ogóle 69% celu jest zrobionego. Teraz dopiero zauważyłem. Widzicie? Jeszcze trochę i będę miał swoje ukochane PS4 Pro i nareszcie będę mógł sobie spokojnie zagrać takie gry jak... No wiecie, w jakie gry zresztą. Te o wszystkich, których tam mówiłem. Będę mógł wtedy spokojnie sobie zagrać, co nie? Kurde, gałgany nie zebrali, nie zebrały beefsticka. 69, tak dokładnie, 69. W grę ze złodziejem, tak. Jest teraz jakaś gra Thief Simulator. Czy ona jest fajna? Bo nie wiem, czy chce mi się zaczynać po prostu. Czy ta gra Thief Simulator jest fajna? Nie wiem, czy jest fajna. Mi się wydaje, że prowadzenie farmy jest 1000 razy lepsze. A wy jak uważacie? Kupię PS4 Pro. No bo... Bo jest chyba teraz PS4 Pro jest chyba takie najlepsze, więc wydaje mi się, to kupię. Dobro, Thief Simulator gra. No, co jest lepsze? Farma jest chyba lepsza niż ten Thief Simulator. Co uważacie? Co jest lepsze? Kurde, źle płotek postawiłem. Tak, wszyscy piszą tak. No to zarąbiście, o to mi chodziło właśnie. Lepsze, nudna? Nudna to jest Thief, farma jest lepsza, tak? No, farma jest lepsza, bo tutaj, wiecie, bo tutaj musimy rozwijać swoją... Można brukuje stać. Bo to musimy rozstawić swoją zarąbistą farmę. To też jest łatwe zadanie. No, farmę taką sobie rozwinąć to nie jest łatwa sprawa. O nie. Był przed chwilą sezon, już nie ma sezonu na beefsticku. Widzicie, zmarnowany ten potencjał. Dobra, zaorajcie i tak to. W ogóle tu chyba tabliczki nie ma, że to ma być beefstick, co nie? Kurde, popełniłem straszny błąd. Postawmy tutaj tabliczkę, żeby kurczę żaden gałgan się nie pomylił, co tutaj ma być. Bo tutaj jest beefstick. No, tam kradna tutaj oram pole, no ja wiecie. Ale fajnie się gra, 6 zł. Dziękuję ci, Arek, za donecika. A bardzo fajnie się gra, muszę przyznać, że naprawdę świetnie grańko. Dobra, robimy to, o proszę. Teraz wszyscy będą wiedzieć, że to jest słynne pole beefsticku. No, czarne jego dagoi też są fajne rzeczy, co nie? Ale nie wiem jak gdzie to zasadzić. Chyba tutaj zasadzimy, może tutaj zasadzimy. Czarna jego dagoi. A zobaczcie jak szybko ten wyrasta, 25 minut. Była czerwona, czarna to jest chyba jeszcze wyższy poziom, wiecie? To tutaj robimy koło beefsticku, robimy. Pole tak jakie będzie. O tutaj robimy pole. Takie trochę wokół tego, wokół jeziorka i tu sadzimy, o to będziemy sadzić, proszę państwa, to rośnie w piga. Rudy smród, Noelo Bladeuszu, oglądam sobie te streamki z tej giereczki, ale jakoś mi do gustu nie przypadła, ważne, że to ty sramujesz i chciałbym wiedzieć, czy mnie pamiętasz, 10 zł.
Dziękuję ci za najcika, Rudy Smut, oczywiście, że cię pamiętam. No ta gra jest taka spokojna, co nie, z mega na chillu. Dobra, to wiecie co? To skoro tak mówicie, możemy zrobić tak. Jeśli zrobimy dzisiaj, bo dzisiaj widzicie, jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia na farmie. Jeśli uwiniemy się szybko ze zrobieniem tych obowiązków, to znaczy jeśli tutaj jeśli tutaj ziomeczki nam w miarę sprawnie pomogą, to może zagramy jeszcze, zrobimy sobie postaw tabliczkę, dobry pomysł. To może to jeszcze zrobimy sobie po prostu streamkę jeszcze z jakiejś innej gry. Z jaką grę chcielibyście tak naprawdę, żebym machnął jeszcze z innej gry ten? Napiszcie na czacie. Zobaczymy, czego będzie przewaga. Co nie? Bo okej, może faktycznie trochę za dużo w to gram, więc może dokończymy po prostu, co tu mamy dokończyć. Jest parę rzeczy do zrobienia, farma, wiecie, sama się nie rozbuduje. Po prostu. Co tu mamy? Payday, Tibia, nie, to chyba nie. Garry's Moda odpada na pewno, Roblox raczej nie, to nie na odcinki. Outlast też raczej na odcinki, w sensie Roblox na odcinki, Outlast na odcinki. Trochę Paydaya widzę, Tower United jedna propozycja, widzę trochę TBD. Widzę SCP, to też raczej na odcinki, SCP też raczej na odcinki, bo tam nie lubię wbijać na publiczny serwer, będzie masakra jak wbiję na publiczny serwer. Tylko farma, no. Garry's Mod, tak jak mówiłem, Dying Light tu padła, no powiem wam, że dosyć zróżnicowane to jest. Jest trochę DBD, widzę, było trochę, widzę jeszcze trochę Paydayków. Dobra, dosyć różnorodne macie tutaj propozycje, z tego co widzę. W sumie z tych wszystkich Paydaya to bym na jak zagrał, powiem wam, że wróciłem, nie wiem, zauważyliście pewnie, że wróciłem do Paydaya. Zauważyliście, wielki powrót był do Paydayka. Co nie, świetna zabawa. To jest to? Tak, to jest to. Była świetna zabawa. Sobie zrobiliśmy taki właśnie elegancki powrót do Paydayka. I co? Co dużo mówić, no i myślę, że chyba w Paydayka byśmy zagrali najszybciej, co nie? Bo fajny jest ten Paydayek. Dobra, ale trzeba po prostu do końca. Czary Mary Hubert, stary Amorizet, trzyma dwa browary, taki tam wierszyk, fraszka, czy jak to się tam nazywa, 6 zł. Może bym zagrał właśnie w jakąś tam gierkę. W ogóle idźcie moi ludzie. Idźcie moi ludzie zobaczyć, czy tam roślinki, nie roślinki, tylko co tam takiego robiłem. Czy gulasz się już zrobił w moim domku. Dobra, to dokończymy tych szybko tutaj, co się da zrobić na farmie i pójdziemy na jakąś inną gierkę najwyżej. Czosnek jest do zasadzenia. Tak, i sezon jeszcze długi. Dobra, to zasadźmy tu jakieś gówno, w sensie ja zasadzę jakieś gówno, ananasa nie. Coś to się długo robi, jest dobry zysk tego tak naprawdę. No arbuzy to się robi długo, ananas się robi, dobra. Tutaj wiem, że miał być jakiś groszek, ale no jolo, sadzimy ananasa w ziemi, co nie? Zmieniamy trochę zasady. No, zmieniam trochę zasady, tam jakaś misja jest do zebrania, to chciałbym tę misję zrobić. No i zagramy sobie może w Paydayka se zagramy, tak se myślę. No, może w Paydayka sobie tak pociśniemy. Co tu miało być? Grzyby, to na jesień jest, to jesień, może do jesieni przetrwamy jeszcze. To truskawki na pewno trzeba zasadzić, truskawek nie odpuszczę, co nie? Tam widzę tu zasadzone, czy pomidorki zasadzone, borówki czy są zasadzone? Borówki nie zasadzone, proszę zasadzić borówki. Tutaj ten, cukinia, jedna jest zasadzona, tutaj, to, truskawki, no truskawek na pewno nie odpuszczę, więc tutaj, no, no siedzimy teraz, co, kto tu jest, po prostu proszę tu pomóc przy sianiu doskonałych truskawek, za których jest zarąbisty zysk. Co nie, truskawki są mega zyskowne, więc tutaj ten, trzaskamy truskaweczki na tym polu. No truskaweczek to ja chyba trochę namacham teraz. Why not? Mamy dużo pieniędzy? No i wiecie, jak to się mówi, jak ma się pójść na ewentualnie inną grę, to trzeba ten hajs ładnie rozporządzić. Proszę tam, gdzie są borówki, to proszę tam zasadzić borówki. Brokuły. Brokuły strasznie droga inwestycja i po prostu totalnie nierentowna, tylko to sobie odpuścimy. Gdzie ten biedny Krzysiu 6 zł? Gdzie ten biedny Krzysiu? Biedny Krzysiu? Biedny Krzysiu to chyba jest w domku. No, nie, Krzysiu nie jest taki biedny. Bo Krzysiu to Krzysiu, Krzysiu jest szczęśliwy, on się świetnie tam, on się świetnie bawi, dobra, więcej ananasa tu machamy. No. No, tak, Bloody Malive'a, dobrze myślicie. No, dobrze myślicie, Bloody Malive'a. Dobra, to tak, a tutaj sobie zasadzimy, no chyba jakieś arbuzy standardowo.
Arbuzy zawsze mi dużo zysku przynosiły tak naprawdę. A może tu skawki faktycznie? No. Rudy smród według mnie i ludu, jak tak patrzę na chata, to chyba paydayek byłby fajny i dubu duda 10 zł. No ja jestem chyba bardziej za paydaykiem, bo dubu du to ja taki jestem, to ja taki lamus trochę. To tak, dobra, to kończymy tak naprawdę zabawę, ja tu jeszcze sadzę po prostu truskawki, bo truskawki są po prostu zajebiste, duży zysk będzie za truskaweczki. No, patrzcie, duży zysk będzie za truskaweczki, za arbuz też, za arbuzy też jest duży zysk tak naprawdę. Ale teraz truskaweczki. Napisał Cortix Games. CSGO to nie na streama, to jakoś na odcineczki. Gangbeast też na odcineczki raczej. Dobra, i tutaj. Tutaj chyba też truskaweczki. Chyba wszędzie zainwestuję w truskawki, gdzie teraz ten. Tak, tu lecimy. A to, natomiast tam, gdzie jest tabliczka, to proszę mi stawiać takie rzeczy, które są zgodne z tabliczką, co nie? No. Pięknie obsadzone. Muszę, jakby trochę, kurde, szkoda, że nie udało mi się kupić pola w tym odcinku. Ale trudno, tak czasami bywa. O, i są truskaweczki, dobra. Tutaj czarna jagoda nie ma sezonu, to zasadzimy może coś innego. Czerwona papryka, czy ja w ogóle sadziłem gdzieś czerwoną paprykę? Chyba nie, więc dzisiaj wyjątkowo będzie to miejsce na czerwoną paprykę. Coś takiego sadzicie tutaj, co nie? Zasadźcie czerwoną paprykę. Bo w ogóle to mam pierwszy level. Ja w ogóle chyba nie sadziłem czerwonej papryki nigdzie. Niektóre ananas też mam pierwszy level, bo bardzo mało tego zasadziłem. Czarna goja, więc to będzie czerwona. Patrzę, co... Nie no, resztę to mam takie całkiem rozwinięte już. Krzyż Bladeuszu, mógłbym kiedyś w swoim życiu być u ciebie na nagrywkach 6 zł. O, dziękuję ci, Krzyż, za donacika. No nie wiem, bo ja tu, wiesz... Ja tu głównie z tym nagrywam, z ekipą, więc dziękuję ci szczerze za donacika, ale czy tak być na nagrywkach, no to nie wiem, czy by po prostu się dało. Co nie? No, bo ty raczej ograniczam się nagrywek tylko z ekipą, chyba że właśnie tak jak tutaj, gram sobie na przykład z ludźmi, po prostu z serwerka, którzy mi pomagają. O, tutaj jest coś do zasadzenia, co tu jest? Mamy tu, no coś, czego nie mamy, Dobra, co by w takim razie zrobić? Bo to będzie dopiero na... Dobra, to tutaj truskawki proszę zasadzić. U ciebie na nagrywkach 6 zł. Dwa danejciki wleciały te same? Czy mi się wydaje? To tutaj truskawki zasadźcie, dobra? Tu truskawki zasadźcie. Ja muszę jakieś paliwko zebrać. No, pozbywamy się po prostu gotóweczki. Jakiej tu mamy. Tutaj może jakiś arbuzik, czyli coś, co... Coś to po prostu długo rośnie, co nie? Bo jak mam wyjść z serwera i zacząć grać coś innego, to po prostu obsadźmy wszystko, co się da. Bo tylko po to, żeby po prostu trochę hajsu wleciało, jak wrócę tu za jakiś czas. Tak jakby o to bardziej chodzi. Bo wiecie, jak to się potem wszystko wyrośnie, a to zbiorę, to będzie pieniążków naprawdę dużo. Dobra. Pozbieram jeszcze co się da. Chodźmy teraz do zwierzątek, bo tu prawie questa wykonałem jednego. Prawie questa wykonałem. Z tymi osłami tutaj wykonałem prawie questa. O, z tymi osłami. 5 minut, kurde, szkoda, żeby... To chyba 5 minut jeszcze poczekamy w takim razie. Chodźmy się przejść, zobaczyć jak tam... Rudy Smruta, może Fortnite'ik, jak tam ktoś na czatach podpowiedział, da 10 zł. Dziękuję ci, Rudy Smrut, za donacika. Wiesz co, Fortnite'ik to chyba nie dla mnie. Chyba to nie będzie dobry pomysł. Jakby nie czuję się, wystarczy, ja nie czuję się dobry w Fortnite'a. Uważam, że ja to generalnie Fortnite lamus jestem. I ja się nie czuję na siłach. Kiedyś tam grałem dawno temu, kiedy ta gra wychodziła. To jeszcze było wtedy spoko, co nie, że ta gra wychodziła. Ale... No teraz to po prostu byłaby masakra, coś czuję. Dobra, wiem, że tu inne rzeczy powinniśmy sadzić, ale och, ja to... Serwus. Już od jakiegoś robię. Czasu nie oglądam nic na ETA, ale ostatnio mam fazę na wasze nagrywki z Garry Smoda z Ignacym i tym podobne, czemu już nic nie wrzucacie, 5 zł. Dziękuję ci, Olfiak, za nagrywki. No czemu nic nie wrzucamy? No nie wiem, może dlatego, że Ignacy teraz prowadzi mniej więcej. Ignacy już nie zajmuje się gamingiem, co nie? Wiecie, tam jakby...
Między nami, ej, to jest ten, jeszcze to zebranie to. Zbierzcie kapustę. No, więc on się tym nie zajmuje, no to wiecie, siłą rzeczy, no to kurde, nie będziemy, przecież nikt nikogo nie będzie zmuszać do nagrywania, co nie, jak ludzie czasami nie mogą, no to trudno się mówi, co nie, to nie mogą, co ja poradzić mam. Dobra, kiwi tu widzę ładnie zostało obsadzone, tak jak chciałem, dobrze, no, więc, no wiecie, że tak powiem, już niektórzy się nie zajmują gamingiem z tymi, co kiedyś tam nagrywałem, no to... Też ja ich nie będę zmuszać do niczego. Taka była ich decyzja. Tam zbierzcie kapustę i zasadźcie nową od razu, dobra? No, ja ich nie będę tego zmuszać. No i tyle. Sosnopol wrócił, jej. I mamy też... O, patrzcie co mamy, to też jest do zebrania. To też jest do zebrania, ale muszę zregenerować paliwo, bo mam mało. Bo port, nie wiem czy port też nie był związany z jakąś misją. Bo wiecie co ja chciałem kupić? Kurde, tam za 10 była było ten do sprzedawania dżemu chciałem kupić, co nie? Tutaj jeszcze to pozbieram. No jest dużo zbierania, co nie? Generalnie tutaj samemu to ciężko byłoby prowadzić taką farmę. Ten trochę paliwa jest, dobra. Teleportujmy się tu, albo wiecie co, chodźmy jeszcze na chwilę do swojego ichawirki. Zobaczyć, czy nam wyższy poziom tutaj się tego zrobił. A ile tego zostało w każdym razie? 3 minuty. Jedno 3 minuty, dobra. Co to mówisz? A za samolotka kup to do dżemu. A można kupić za samolotka? Chyba nie za bardzo. Za samolotka to można kupić te... A nie, można kupić te punkty. Można kupić takie, co nie? No... Ale to się chyba nie opłaca. To ten dżem chyba osobno lepiej zbierać i potem ten. Potem to ładnie opierniczać w tej przeróbce na dżemu. Ale to muszę questa wykonać. I tam chyba właśnie questa zaraz wykonam. To się zaraz przekona. Tu niestety nie mam żadnego teleporteru, dlatego muszę tutaj trochę pobiegać. Bo nie chcę na razie w tego teleporter inwestować. Nie chcę na razie inwestować w teleporter, bo chcę w tą produkcję dżemu zainwestować. Ale tu przerobimy trochę o tego. O, proszę, elegancko. Dobra, mijamy drzewka. Tu wszystko zebrało. O, i port do zebrania. Była misja chyba z porem, co nie? Zobaczmy jeszcze szybko. Tak, była. Jest ze skalarem od razu. Dobra, zbierajcie por. Ja zobaczę, czy może ten skalar coś z siebie wypuścił. No, skalar, ty lamusie jeden, co nie? Nie wykonamy tego zadania ze sporem. Ajajaj. Dobra, ale... Tak, pomijając temat, to jest duże pole do obsadzenia. Co by tu obsadzić? 200 tyle jest zysku. Z tego jest nadal więcej zysku, ale czerwona fajnie by było. Zekfryte Loelo, fajny traktor, jak tam dzień ci minął 5 zł. A, dziękuję. Dziękuję ci, Zekfryt. Bardzo dobrze minął, dziękuję. Też uważam, że fajny traktor. No, starałem się, jak tylko mogę kupić sobie taki elegancki. No i chyba mi się udało, elegancki traktor, kurczę, tutaj jeżdżę sobie takim lancerskim. Myślę, że jak najbardziej jest fajny, dobra, większość, więcej to... Lecimy tu w arbuzy chyba, trochę papryki tutaj zasadziliśmy. Teraz trochę arbuzy i truskawki, póki jeszcze mogę je zasadzić. Mamy się pozbyć hajsu w końcu, to się pozbędę w truskawkach teraz. Dobra. Sadzimy tutaj truskawki. I... O, jeszcze truskawki można sadzić. Ale coś może ciekawego można teraz jeszcze sadzić. To się nie opłaca. To jest ciekawe, ale jakoś nie kusi mnie. Truskawki można nadal. O, można to też zasadzić. Kukurydza, dobra. To lecimy jeszcze w pole kukurydzy tu pod koniec. To jest takie pole mieszane będzie, co nie? Tutaj to jest takie pole na jolo. To jest takie pole, żeby... No, żeby sobie było takie na jolo troszeczkę. Niech one sobie po prostu wyrośnie, zarąbisty hajs z tego będzie potem. No i mamy... I tak właśnie o to wydaliśmy całe pieniądze. Co nie? Jedyną rzeczą, jaką chcę jeszcze zrobić po wydaniu tych wszystkich pieniędzy, to teleportujemy się tu. Opierniczymy wszystko, co się da. Opierniczcie to, proszę, proszę to opierniczyć. Ja idę szybko tu jeszcze do domku.
zobaczyć, czy to jest zrobione. O. No bez jaj, że to 5K wymaga. Ja pierniczę, jaki fail. Kurde, nie zbierzemy 5K teraz. Ale failik, co nie? Dobra. No trudno, proszę już nie sadzić nic. Proszę tu opierniczyć, co tu jest. O, i o to mi chodziło. Dobra, będzie 5K. To zbierzemy, to będzie 5K. I cieszę się tu drzewa nazbierać, bo to jest dużo drzew do zebrania. Dobra, idziemy szybko do kuchni. Proszę tam drzewa jeszcze nazbierać. Kurde, widzicie, jak to jest ciężko skończyć? To nie jest tak łatwo. To się tak wydaje, że hopa siup zaraz skończy się, ale to jest mnóstwo roboty tak naprawdę. Kurde, cały czas to jest coś do roboty. Cały czas po prostu człowiek tutaj coś robi, co nie? Ale wykonał questa i mam 9 tych zwycięstw. Więc kupimy sobie jedno zwycięstwo tutaj. O. No jedno sobie kupimy. Dobra. I teraz możemy postawić maszynę do przetwórstwa dżemowego. Ja chciałem to przekupić właśnie, co nie stwierdziłem sobie. Ja sobie stwierdziłem właśnie, ja chcę mieć maszynę do przetwórstwa dżemowego. I sobie taką maszynę postawimy. Powiedziałem, że chcę mieć i będę miał. Koniec, kropka. I maszynę do przetwórstwa dżemowego postawimy sobie, no nie wiem, tutaj może na razie, co wy na to. Albo tu. No i proszę, mamy przetwórstwo dżemowe. I to co jakiś czas może użyć. I ono daje wtedy 10 tam dżemów, co nie, i wtedy można fajnie. No fajnie można na tym zyskać też, co nie, więc jest super generalnie. Dobra, hajs wydany prawie cały, tak jak planowałem. Nie wiem, czy coś jeszcze tu jest do zrobienia. Coś jeszcze tu jest do zrobienia? Amongo jest na czacie. Amongo, odezwij się. Mówią, co nie? Mówią, żeby dać Amongo, tego, jak to się nazywa, moderatora na czacie. Amongowi. Amongo, o, kakaowiec do zebrania też jest. Kurde. Tu się, jak się gra, to się nigdy z tego nie wychodzi. No i cały hajs wydany, elegancko. Dobra, to tak, jeśli chodzi o naszą farmę, to chyba byłoby tyle, troszeczkę misji wykonaliśmy. Dziękuję tu wszystkim pomocnikom, którzy tutaj z nami pomogli. Teraz to wszystko musi dorosnąć. Co znowu zbieracie, że hajs wlatuje? Teraz to wszystko w każdym razie musi wyrosnąć sobie elegancko. No i to wyrośnie za 2 dni, więc za 2 dni być może znowu tu wpadniemy zobaczyć, jak tam nasze eleganckie narośla. A teraz chyba wbijemy na coś innego, na jakąś inną grę. Na przykład na takiego Paydayka, bo dużo osób chciało takiego Paydayka zobaczyć. Tak więc zmieniamy grę, idziemy na inną grę. I to będzie Paydayek. No, to będzie Paydayek, więc robimy sobie live'ika z Paydayka. To tak, jako że jest dużo nowych misji, które nie grałem, to te nowe misje nie będziemy ruszać, dlatego że te misje zostawiam na odcinki, te nowe, które nie graliśmy. Ale zagramy sobie w te misje, które już graliśmy, będziemy robić osiągnięcia po prostu.